poprzednim odcinku. To dobrze, że sprawa z Gantą jest jasna, ale nie możemy wystrzelić jeszcze konfetti jak Face Attorney. A teraz kontynuujemy. Jak najrealniej powiem wam, że jest jakiś błąd, nie tylko u mnie, tylko czytałem w internecie, że każdy ma, że kiedy wczytasz sobie zapis gry w trakcie klasowej rozprawy, to masz tylko czarny ekran. Dlatego musiałem od nowa całą klasową rozprawę powtórzyć, gdzie wszędzie trafiłem w sobie w punkty V i kontynuujemy dalej bez zapisywania gry dla pewności. No a wcześniej miałem tylko czarny ekran i że gadają. Myślałem, że tak ma być, ale no sorry. Wow, rozprawa idzie do przodu w zastraszającym tempie. Miecie kto z winowajcą? Oczywiście, że ja wiem, ponieważ wiem wszystko. Co? Wiesz wszystko? Nie, wszystko. Tatuś wie wszystko na was wszystkiego. On technicznie jest prawie jak Bóg. Tak, on. Zdradził swoich tam stwórców. Moment. I oczywiście, że ze mnie jest dziadkiem. To oczywiste, nie? Prawda, goście? No, na pewno nie jesteś rybą, ale pachniesz jak jedna. Znaczy ja jestem. Znaczy, skoro wiem wszystko, to dam wam całą historię potem. Spróbujcie najlepiej, aby zapaść winowajcę i wierzcie mi, to nie kłamstwo. Kłamałbym, gdybym naruszył fundację tej gry. Więc słuchajcie mi, proszę, cieszcie się klasową rozprawą bez żadnych zmartwień. Ale pana, nie wczytuj save'a. Czuję się, że zbliżamy do części, w której będzie gory. To sprawia, że się nerwuje. A, i gram na myszce. Ponownie w klawiaturze pokazało się, że pad ma odwrócone przyciski. Prawie wszystkie. Nawet jeżeli próbowałem użyć emulatora pada X36C i zmieniłem te klawisze na odwrót, tak? Na przykład X jest A i A jest X-em. A Y jest B i coś takiego, w ogóle pokręcone wszystko, to nawet jak zrobiłem te przeciwności, to nadal czyta tak samo, więc... Nikt z winowajcą ani zwracam uwagi, jest okej. Ta, ale syna rzecz, jak wiemy. Linia bądź z ofiarą atakującymi jest taka czysta, jak myślicie. Przypuszczam, że to jest jedna lekcja, którą możemy odebrać z tej sprawy. Odetnę nogę, zanim trucizna się rozprzestrzeni. Do wiosny, kwiaty rozkwitną. Mip. Mów coś. Twój związany język mówi wiele rzeczy. Kurwa, wiedziałam, że jesteś winowajcą. Czekajcie moment, to nie jest możliwe. Czuł się przez cały czas tam. Kisugestionujecie, że kiedyś Chuichi zabił Rantaro. Naprawdę byliście razem? O co ci chodzi? Pytam, czy byliście razem przez cały czas? No, był... No faktycznie nie przez cały, ale... Pójdę sprawdzić podziemia. Idę z tobą. Nie, zostań tutaj, oglądaj, kiedy. Idę wtedy, Chuichi, poszedł zajść Rantaro. Nie, Chuichi nikogo nie zabił. Nie bądź emocjonalna. Musi znaleźć prawdę w spokoju i logicznej sprawie. Albo nasze życia się tu zakończą. Nie jestem emocjonalna. Mówię to z pewnością. Nawet jeżeli Chuichi poszedł do podziemia, nie mógł zabić Rantaro, ponieważ... Nie wiem. Chuichi tylko wyszedł na moment. To nie dowód. Kamera ma 30 sekund różnicy, pamiętasz? Czyli to sensorem chyba. Być może zabił go w tej różnicy. Każda mi patrzy. Teraz wszyscy myślą o mnie gorzej. Mam to. Alarm nie odpalił się, aż Chuichi wrócił z klasy. Może dopiero wtedy włączył. Tylko zadzwonił potem, jak Rantaro ruszył ukryte drzwi, to znaczy, że wciąż żył. Jeśli Chuichi był ze mną, kiedy alarm był, to oznaczało, że on jest winowajcą. Tak, ale chcę potwierdzić jedną rzecz z tą KD. Kto zdaje sensor na półce? To Chuichi, nie? Ten uśmiech, lol. Ha? Wtedy ja dam kamery, które są połączone z sensorem. Ustawię tak, aby kamera miała czyste spojrzenie, jak Mastermind ruszy regałem. Pozwól mi zająć się sensorem na górze tej półki. I jak ustawię kamery... A i ja ustawię kamerę obok drzwi też. Ustawimy, znaczy. Ta, Chuichi była osobą, która dała ten sensor. No i? Ty właściwie sprawdziłaś sama, czy sensor był na tej półce ustawiony? Nie, nie sprawdziłam. Czy rozważyłaś to, że Chuichi mógł kłamać na temat ustawienia,
kłamać? Tu ci dawał, że daje sensor na ten regał. Ale właściwie, on go trzyma przez cały czas. A kiedy spotkaliśmy się z tobą, on w sekrecie łączył ten sensor. Aby sprawić, aby alarm zadziałał. Jaki uśmiech, Jokera. To spowodowało, że Kaede stwierdziłaby, że ktoś ruszył regał. Rozumiem, co za kurde podejrzany jebaniec. Nie, w tym czasie każdy będzie musiał przeszczuć do winowajca. Nie mów, że będę musiał kłamać. Muszę coś zrobić. Wiem na fakt, że to nie nic winowajcą, więc muszę coś zrobić. Od tego punktu będą tutaj białe hałasy, które będą ci przeszkadzać. Twoje pojedyncze prawdy parują, jeżeli ich dotkną, więc myśl o nich jako o przeszkodach. Proszę, rozważ, kiedy uderzyć pociskami prawdy, tak aby ci nie przeszkodziły. Możesz użyć tumika, ale wszystkie myszy, aby je zdjąć. Teraz, dlaczego by to robić? Ponieważ nie tylko to sprawia, że to jest łatwiejsze, aby strzelić te punkty, ale także dostanie dodatkowy czas. To za wspaniała wymiana. Użyj tego jak żądasz. Dziękuję za twoją okazję. Nie. Już nie wiem. Nie rozumiem. Czyli może nie mógł mieć sensora na sobie? To prawda, ja mam dowód, który dowadnia to bez cienia wątpliwości. Mam? Nie, co? Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie rozumiem sprzeczności w tym stanie. Nie działam. Nie wiem. A masz tutaj. Ty, no kurde, no o co chodzi? Nie, no nie rozumiem. Dobra, moment, z czym jest problem? Sensor był zaalarmowany, ale ruszenie półki nie odpaliło tego. Jak to wyglądało? Czy miał go przy sobie przez cały czas? Chyba już wiem. Zobaczmy, czy się nie mylę. Nie, mylisz się! Myślałem, że ja się będę mylił, ale okej. Okay. Czekaj moment, to dziwne. Jeżeli sensor nie był wtedy ustawiony wtedy... Nie mogliśmy zrobić tego zdjęcia. Mogliśmy go mieć, ponieważ sensor został odpalony przez ukryte drzwi. A to łatwe do wyjaśnienia. No, zobaczmy. O, masz rację. Chyba, że o tym nie pomyślałem. Podejrz tak łatwo? No, tak, tylko mam, jak zrobię pomyłkę, wielka sprawa. Mówię, jakbyś wiedział to od początku, nawet jeżeli zostało zrobione. Więc widzisz, Shuichi nie może być winowajcą. Czekaj moment. Ten sensor ochronny ma jakąś zasilanie, więc co jeżeli to tak wyszło? Ten sensor był ustawiony na półce i Shuichi miał odbiornik. Jednakże Shuichi wyłączył go.
Jak to? To by zrobiło ci zdjęcie, ale nie byłoby alarmu, kiedy Rantar ruszy półką. Wtedy, kiedy Shuichi powiedział, że sprawdzi podziemia, właściwie poszedł do biblioteki. I dzięki 30 sekund różnicy miał czas, aby zabić Rantaro. Czy zabić w sensie. Mógł zabrać sensor z ukrytej półki i postawić Rantaro. Rozumiem. Wtedy on by spowodował, że odbiornik się wyłączy naprzeciwko Kaeda, by ją wykiwać. Czy on nic nie mówi? To możliwe, pasując, że Shuichi wiedział o tej różnicy, znaczy o tej przerwie. Jak bardzo skomplikowane, ale przypuszczam, to nie jest niemożliwe. Wtedy Shuichi naprawdę jest winowajcą? Aha, międzyelitarny detektyw to zabójca. Jaki plot twist? Czekaj, dlaczego wy goście myślicie, że to winowajca? Shuichi, proszę, powiedz coś. Dlaczego nic nie mówisz? Shuichi, coś nie tak? Nie jesteś winowajcą, nie? Hej, gościu, powiesz coś? Zagłosujemy na ciebie, jeżeli nie tego nie zrobisz. Pasuj ci bycie winowajcą? Jesteś gotowy, aby się poddać? Co mam zrobić? Każdy odzywa Shuichiego. Nie rośnie, że jest winowajcą, ale nawet jeżeli... Dlaczego Shuichi nic nie powie? Jest tu powód, czemu nic nie mówi? Nie, w tej sprawie? To wszystko będzie zależy ode mnie. Obronić każdego, muszę kontrolować tą debatę. Nawet jeżeli to oznacza, że muszę kłamać, aby to zrobić. Co? Kłamstwo? Wiedziałem. Teraz wiem, że to brzmi szalenie. Kłamać na klasowej rozprawie, ale czasami mówienie kłamstwo jest potrzebne, aby dotrzeć do prawdy. Ale nie martw się, nie ma tutaj kłamstw w tym tutorialu. Od teraz... Jak to nie ma kłamstw w tutorialu? A, nikt nie kłamie w tym tutorialu aktualnym. Właśnie teraz będą momenty w debacie, gdzie musisz kłamać. Zanim powiesz swoje kłamstwo. Wcześniej musiałaś odrzucać kłamstwa, a teraz sama musisz kłamać. Czy to sprawia, że twoje serce bije? Oto jak to działa. Wybierz pocisk prawdy jak w normalnej debacie. Ale kiedy trzymasz prawy przycisk myszy, pocisk prawdy stanie się pociskiem kłamstwa z przeciwnym znaczeniem. Monokups file z monokomu, może co? Afianie prawego przycisku myszy strzeli pociskiem kłamstwa. Kiedy użyjesz pocisku kłamstwa, aby argumentować albo zgodzić się z czymś stanowiskiem, to stanie się... przekupstwem. Stanowiskiem, które zamaluje prawdę nad kłamstwo. Znaczy prawdę kłamstwem. Kiedy kłamiesz, twój pasek zdrowia jest ściągany. Sukcesywne kłamstwo jeden ogarnie ponownie. Ale jeżeli nie trafisz pociskiem kłamstwa, to dostaniesz obrażenia, więc uważaj. Także, słyszałem plotki, że jest tutaj sekretna ścieżka, aby pokonać te debaty. Ja wiem, o co chodzi. Czasami możesz skłamać na przykład na jakimś stanowisku, tak? I przeskakujesz zupełnie o trzy debaty. Nie masz na przykład trzech debat non-stopu dzięki temu jednemu kłamstwu. Nazywa się to tylnią ścieżką. Powiedzmy, że tylko osoby, które kłamią, ją odnajdą. Dziękuję bardzo. Break. The clock. Domyślam się, jakie jest kłamstwo. Wiedziałem. Patrzcie, goście, zapomniałem wam coś powiedzieć ważnego. Zapomniałaś? Powiedzieć prawdę, to byłam ja. Ja miałam odbiornik. Ha? Więc dlatego muszę ci życzyć, czy mógł wyłączyć ten odbiornik. Ha? I co prawda, wtedy cały ten argument był mylny. To prawda, kiedy? Oczywiście, no dalej, miałbym was okłamać? To tylko będzie wkopało. Jeżeli my zjebiemy, jesteś też martwa, wiesz? A być może chcesz przykryć Shuichiego, nawet za cen swojego życia. Bronić go znaczy. Ha? Mogę wyobrazić sobie, dlaczego ktoś by ryzykował swoim życiem, dla kogoś, aby kłamać na czyjąś korzyść. Słowa od prawdziwego robota bez serca. Emocje to tylko mięso dla niego. Hej, to stary stereotyp. Mogę mieć uczucia serca przez konkretne kalkulacje. Jak mi niż 3? Taki rodzaj kalkulacji? To nie jest nie do wymyślenia. Wszystkie serca są ślepe, kiedy mierzą się z konkretną miłością. Co? Kurwa, co on Bogiem jest? Poza Jezusa? Robienie... Tak jak Gentaro Hongo. Robienie wszystkiego dla tego, kogo kochasz. Nie czuliście się tak wcześniej? Nie? Ja tak, przynajmniej. Jaki jesteś ohydny, jest pewna, że osoba... ta osoba nie chciała twojej miłości. Kaede i Shuichi są bardzo takimi ziomkami ze sobą. Nie wątpiłbym w to. Ale plus, kiedy właśnie
Ale po tym, jak Kedy się teraz zachowała, na pewno kłamała. Talentowany kłamca jak ja może zobaczyć inne kłamstwa bardzo łatwo. Co? Co myślicie? Bierzemy czy nie Kaede? Chcę wierzyć w Kaede, ale Shuchi też jest podejrzana. Podejrzany. Był bardzo cicho od momentu. Jak taki typowy, jak typowe zachowanie faceta zboczonego. Tak, zgadzam się. Tak, czas na przepychankę słowną. Już to wyczuwam. Shuchi jest jedyną osobą, która jest podejrzana tutaj. Więc zgadzamy się, że pójdź... Gównian, czy to zrobił? Wtedy głosujmy już. Nie, wciąż myślę, że jest przedwcześnia, a bez determiną, bo prawdę, winowajce. Zgadzam się. Trochę wierzę w czujczego, że jest winowajcą. Nie jest winowajcą. To ja też. Zgadzam się. Ale nie wiem, czy Atua się zgadza, ponieważ nie tak akurat nie śpi. To by kłopotliwe. Wyglądało na to, że nasze opinie mają o przeciwne efekty. Jak będę decydować? Jesteśmy po środku. Trzymajcie konie, baby! Rozdzieliście się? Powiedziałeś, rozdzieliliście się? O tak, słyszałem to przy pomocy mojego mikrofonu w brzuchu. Czekaj, twoje uszy nic nie robią? No właściwie to Pępku ma mikrofon. Ale Eternal Academia jest dumna, aby zaprezentować fenomenalną teraz strefę rozprawową. Co teraz? Rozprawa będzie... się smurfuje? Pomaga? Totalnie chcę to zobaczyć. Raczej, musimy coś zrobić. Nie możemy głosować na Shuchiego, ponieważ definitywnie jest winowajcą. Czemu nie jest? Jeżeli na niego zagłosujemy, cała nadzieja się zatraci. Nie będę mogła ocalić każdego. Ale nie straciłam nadziei, nie podam się. Zanim przestanie ocalić każdego, muszę upewnić się, że jesteśmy na tej samej stronie. Rozdzieliście się na środku. W takich czasach jak to, przepychanka słowna jest perfekcyjna. W przepychance słownej rozdzielacie się na dwie drużyny. Wtedy ty zgadzasz się z opiniami przeciwko każdemu. O mój Boże. Ale spójrz, każdy jest tak podjarany, że tematy waszych stanowisk nie zgadzają. I to nie tak, jak robicie debaty. Musisz zgodzić swoje tematy z przeciwnikami, tematem przeciwnika, aby mieć prawidłową kolejność. Tak robisz dobrą debatę. Kluczowe słowa będą ujawnione, ale tematy twoich przeciwników nie będą ujawnione. Słuchaj uważnie obiektu, argumentu przeciwnika. Zanim twój przeciwnik skończy stanowisko, użyj WS, aby znaleźć odpowiedni tekst. Po prawej wszystkiej myszy argumentujesz tematem, co jest kluczowym. Jeżeli ty i twój przeciwnik argument się zgodzi, wtedy kluczowe słowo przeciwnika zostanie ujawnione. I wtedy, jak wszystkie stanowiska się będą dodawać, wejdziesz do finału. Spróbuj przekonać swoich przeciwników naraz. Szybko naciskaj przyciski, które będą na ekranie, aby zepchnąć twojego przeciwnika, jego stwierdzenie. Nie cofaj się. Pchaj, aż dojdziesz do perfekcyjnego tam wyniku. Dziękuję! Jak ja kocham ten utwór. Czy Shuichi to winowajca? Shuichi jest winowajcą. Shuichi nie jest winowajcą. Kibo! Kurwa. Kiedy poparł alibi Shuichiego, nie? Obydwaj byli razem, kiedy odbiornik wyszedł. Jeżeli Shuichi miał odbiornik, to byłoby... mogło być przegrane. Ale to Kaede właściwie miał ten odbiornik. Ale to kłamstwo Kaede, czyż nie? Ja sama! Będziemy wiedzieć, czy to kłamstwo, czy nie, jeżeli przez to przejdziemy. Ukrywaj, co wiedziałeś na temat tej przerwy z kamerami Shuichi. Jeśli nasze punkty się nie zgadzają, to nie będziemy mogli mieć konkretnego argumentu. Przekona każdego, że Shuichi nie jest winowajcą. Kto nie mówił jeszcze?
Ale Miu była też cicho na ten temat. Czyż nie? Shuichi i Kaede byli razem. Nie byli razem, ale czy oczywiście, że byli razem, kiedy był odbiornik zadziałał. Ja sama! No dawaj, co jest? Kurde, nawet... Aha! Mam cały czas podpowiedzi do... Pada. Nie, nie, co? Litera A to miała być lewy przycisk myszy? Co do cholery? He, gdyż nasze punkty się skacały, to nie mogliśmy ich zepchnąć. Jeszcze raz. My tak wiele razy jak trzeba, by przekonać każdego. No kurde, czym? Co mam? No jak? S? Jak to kurwa S? Od litera A to S. To nasza odpowiedź. Wszyscy musimy wierzyć, Shuichi nie jest winowajcą. Nie zagłosujemy na Shuichiego, zrobimy zły wybór. A jeśli to się stanie, każdy będzie miał egzekucję. Na tym nigdy nie pozwolę, by to się wydarzyło, nawet jeżeli za cenę mego życia. Kede? To jak Kede powiedziała, Shuichi nie jest winowajcą. To kto jest? Goda wierzy w Shuichi też. Gentleman zawsze wierzy w przyjaciół. Cóż, Shuichi nie jest winowajcą, to kto? Już skończyliśmy wszystkie możliwe dyskusje w tej kwestii. No oczywiście, musi być coś, co możemy przedyskutować. Musimy myśleć. Prawda, Shuichi? He? Shuichi, nawet jeżeli jesteś winowajcą, byłeś cicho dłuższego czasu. Ponieważ coś zrozumiałeś, tak? Boisz ujawnić prawdę. O! Tak myślałam. Shuichi, powiedz mi, jaki rodzaj prawdy zrozumiałeś? Nie bój się powiedzieć, nie tylko dla mnie, ale dla każdego. Proszę, zmierz się z prawdą. Zdjęcie. Zdjęcie? Zdjęcie z kamery, która mierzy w ukryte drzwi, tuż przed morderstwem. Zauważyłem, że to podejrzane. W sposób, jaki Rantaro się zachowywał. Hm? Co jest podejrzanego? Jeśli spojrzysz na zdjęcie, wyglądało na to, że Rantaro stara się usunąć kamerę. Ale to musiało oznaczać, że zauważył kamerę, którą ustawiliśmy. To prawda. I kiedy on to zauważył? Wierzę, że to wtedy, kiedy kamera zrobiła pierwsze zdjęcie. To zdjęcie zostało zrobione, kiedy Rantaro ruszył półkę. Na ten moment, coś sprawiło, że zauważył kamerę. Więc próbował ją usunąć i to wtedy, kiedy zamknął się regał. Regał to... odbiornik to wykrył i tak to zdjęcie zostało zrobione. Znaczy, że chyba ruszył się od regału, tak? W tej sprawie musimy znaleźć powód, dla którego zauważył kamerę. Tylko przecież każdego, oprócz mnie oczywiście, przyjdź do kurwa badnego punktu. Rozważałem to, co mogło to być. Dlaczego zauważył kamerę? I odpowiedź to jest, jest na tym zdjęciu. Rozumiem, Shuichi wie. Powód, dla którego Antauru zauważył kamerę, ponieważ... Nie, flash był wyłączony. Ponieważ zauważył sensor umieszczony na półce? Nie, nie ponieważ zauważył sensor. Kluczem do tej kamery... Jego cień! Cień jest zrobiony, kamera... A flash w tej kamerze nie był wyłączony. Ktoś na nie patrzy, myślą gorzej o mnie teraz. Poza którego Rantaro... Rozumiem to. Z powodu flasha, nie? Hmm? Flasha? Tak, flash zadziałał, kiedy ukryte drzwi zrobiły zdjęcie. Rantaro zważył ten błysk. Ale jak możesz powiedzieć, że jest odpalony? Cóż, jeśli porównasz to do innych zdjęć, które mamy. Pamiętacie zdjęcia, które zostały zrobione, kiedy zdjęliśmy kamery? Mamy przy pomocy kamer? Ja zdejmowałem, Jezu. To zdjęcie kiedy usuwałem kamerę. A to, kiedy usunąłem tą drugą. A to zdjęcie Rantaro. Jest jaśniejsze, jasność jest zupełnie inna. Ten sam pokój, okoliczności kamera, a wciąż i inny poziom jasności.
powodu tylko te, że tylko ta kamera była wymierzona w kryte drzwi i miała odpalnego flesza. Ale pozostawić flesza, tym bardziej skoro miało być ukryte. Być może błąd? Czyś? Nie ma wątpliwości. To był w końcu cel. A to my umieszczaliśmy ten aparat. Ta kamera była umieszczona z innego powodu. Kolejny powód, he? Wiem, jest tylko powód, dla którego był flash. A więc zdjęcie Masterminda, aby rozjaśnić pokój. Nie no, aby Mastermind podszedł? Co? Jak to? Flash miał sprowadzić... sprowadzić ktokolwiek ruszył regał do tej kamery. I sobie wtedy ktoś rzucił w niego kulą, albo zepchnął z półki, ale to jest nie jest możliwe, bo książki tam są, więc... Więc kiedy... Chyba, że po prostu kula była gdzieś na regałach z książkami, jak on dotknął aparatu, to ta kula jebnęła. Nie widzę w tym logiki. Kiedy flash zadziałał, on by zobaczył kamerę. I dokładnie to się stało. Rantaro ruszył półkę, zobaczył flesza i poszedł do kamery. Ale na fajce nie spodziewał się, że kamera zrobi kolejne zdjęcie, kiedy drzwi się zamknął. Hej, Kaede? Co jest? Czy coś tak? Zachowuje się trochę dziwnie. Dziwnie? Twoje ostatnie zdania są o wiele pewniejsze niż wcześniej. Wiesz, co z winowajcą? Ta, wiem. Wiedziałam od dłuższego czasu. Hę? Dłuższego czasu? Ponieważ jest tylko jedna osoba, która mogła odpalić flesza w kamerze. Co nie jeszcze liczy? Winowajcą tego wypadku to... Nie ma co do tego wątpliwości. Cóż, jak daleko to idzie? Nie mam tego zrobić. Nie mogłam zdobyć Masterminda. Bardzo mi przykro, każdy. Bardzo mi przykro, Rantaro. Bardzo mi przykro, Shuichi. Pójdź cicho przez cały czas, ponieważ to już zrozumiałeś, nie? Ale nie możesz tego zrobić. Na końcu... Też chcę moje życzenia, aby... Daję ci je, Shuichi. A teraz... Ty nieś to życzenie. Musisz obronić każdego. Kiedy? Wiem, co chcesz, abym zrobił. To jest takie okropne. Okropne, ale... Rozumiem. Zrobię to. Możesz mi zaufać. Nie sprawię, aby twoje życzenie poszło na straty. Powtórzę się jeszcze raz. Dziękuję użytkownikowi Rem za powiedzenie mi, kto jest mordercą. Kaede to winowajca. Ha? Kaede to zrobiła? Czekaj, to niemożliwe. Co nie Kaede? Kaede? Czekaj, czy to naprawdę? Żartowałam, ludzie. Żartowałaś? Ha, naprawdę myślisz, że jestem winowajcą? No dalej, jakbym mogła. Kiedy Rantaro był zamordowany, byłam w klasie z Shuichi, nie? Potem poszliśmy do biblioteki i to pierwszy raz, kiedy widziałem jego ciało. Plus nigdy spotkałam Rantaro, nie miałam szansy, aby go zabić. Nie, niemożliwość, aby Kaede była winowajcą. Kurde, oczywiście, nie, że nie. Myślicie, że jestem wystarczająco silna, aby rzucić tym? O kurwa, już wiem! Wiem! Nie! Nie, to nie jest możliwe. O mój Boże! Ona, o ja pierdolę! Dobra, spójrzcie na to, nie wiem czy... Wyobraźcie sobie, że wskazuję na to palcem. Widzicie wentylację, co nie? I wentylacja szła typowo z holu w taki sposób, że... Dobra, inaczej. Mamy początek wentylacji mamy w klasie. Jeżeli ktoś miałby kulę
i pchnął ją z tej wentylacji, ona by zrobiła ten taki zakręt na dole, bo jest taka litera L prowadząca tutaj do właśnie biblioteki. Wtedy to by wypadło tutaj. Dobra, i teraz pewnie myślicie, no okej, ale przecież tutaj są półki, jebłoby gdzieś te książki. No właśnie nie. Te książki prawdopodobnie są tak ustawione, że robią taką ścieżkę w dół po prostu i tak spada i ostatecznie wylatuje tam, gdzie był Rantaro. Ja pierdzielę! Ale nie widzę tej dziury, z której mogłoby to wypaść. Chyba, że się na nowo jakoś zamknęły, ale wątpię, bo to wszystko jest tak dobrze ustawione. Ja pierdolę. Pojser, dłonie są wystarczająco silne tylko na pianino. Fortepian. Czy ty przypuszczenie, że jesteś winowajcą, to? No, mylne. Żyć tylko żartuje. Chciał poprawić nastrój. Prawda, Shiichi? Nieważne, jak to spojrzysz, nie mogę zabić Rantaro tym strzałem. Rozumiem, Kade. Wiem, że chcesz, żebym ujawnił prawdę, czyż nie? Wiesz, że każdy boi się nauczenia prawdy. Ale ludzie, którzy życzą sobie znaleźć prawdę, są tymi, którzy mogą zadecydować o swoim losie. Nigdy nie będziesz wiedzieć, nie rozłożyć kłamstwa od prawdy, wtedy nie możesz wybrać ścieżki. Nawet nie będziesz wiedzieć, na której jesteś ścieżce. A więc walcz o prawdę, nawet jeżeli jest przerażająca. Wiem, że możesz to zrobić. Jeżeli się boisz, porzuć siłę od reszty, która będzie to dla ciebie. Pomyśl o tym, jak każdy ci pomaga i aby byli twoją siłą. Szczerze, ten uśmiech mnie wtedy też ciekawił. Nie, nie żartuję. Kade definitywnie zabija Rantaro. Co tyś ty powiedział? Wygląda to, że Shiichi jest poważny. Oczywiście, że tak. Dlaczego nie powiesz mi wtedy, jak zabiłam Rantaro tym strzałem? Kulą? No jak? Ty i Kade byliście razem przez cały czas, nie? Jak Kade zabija Rantaro tą kulą? Powinno być jaśniejsze, jeżeli rozważycie, jak tego użyła. Gdzie tego użyła? Gdzie tego użyła? Ha, co to? Skupiłam się. Kiedy chcę, abym ujawnił prawdę. Ufam mi ze swoim życzeniem. Więc nie mogę się teraz wycofać. Muszę wypełnić jej życzenie. Muszę walczyć o prawdę. Już wszystko się stało i się jasne. Noż, nie trafiłem to. Normalnie. No. Kiedy chcę ujawnić prawdę, ufam mi ze swoim życzeniem. Nie pozwolę jej upaść. Odnajdę prawdę, no mam ją. Ale nie byliśmy przypadkiem razem? To prawda, że wyszedłeś, Shiichi, ale wystarczyło czasu dla mnie na nic. To prawda, nie może być znaleziona gdzieś indziej, nie zgadzasz się? Kiedy? Mam dwie próby. Ma rację, ją chciałbym cofać. Muszę walczyć dla niej. Muszę ujawnić prawdę. Mi Rantaro był zabity w bibliotece. To oczywiste, że tam został użyty. Nie zgadzasz, Shiichi? Wtedy chciałbym zaprezentować dowód, który nas przekona. Wiem, że możesz to zrobić. Kiedy? Ja cię pierdzielę, co tu się dzieje. No kurczę, wiem, o co chodzi, ale nie wiem, jak to ujawnić. No kur... A ja nie mam. Nie mogę zawrzeć gry. A nie, mogę chyba. Co ja robię? Nie, nie mogę. No to jestem w dupie. Ja wiem.
Nie no, kurwa. Jeżeli Rantaro zabił tę bibliotece, to oczywiste, że tam tego użyto. Przecież już to mówiłem. Zginiemy. Kaede! Przegrałem. Świetnie, super. To złe. Zrobiłem tak wiele pomyłek. Czy każdy mnie podejrzewa? Debata zakończona. Dobra, następna część to czas na głosowanie. To naprawdę koniec? Nie możemy się teraz poddać. Jak zwykle. Ale nie wiem, o co chodzi. Mam skłamać w imię prawdy? Nie, no nie wiem. Nie, nie rozumiem. Nie, no nie rozumiem, no kurde. No kurde, naprawdę, co się stało? Mam po kolei walić, no przecież to będzie tak głupie, że nie mogę. Tak. No to się zgadza, no. To się mylne! Zrozumiałem, Jezus. Kiedy nie użyła tej kuli na miejscu zbrodni. Używa jej z pierwszej klasy w pierwszym piętrze, gdzie oglądaliśmy. Czemu konie, jak mogła uderzyć Rantaro z innego piętra? Zakręciła tym. Zakręciła tą kulą z pierwszego piętra i walnęła Rantaro. Jestem sceptyczny na temat użycia tego, że mogło to trafić. Jest to magiczny strzał? Nie, to niemożliwe. To jest możliwe. Jeżeli trafi prawidłowe miejsce w klasie, dotrze do biblioteki. Prawdopodobnie na to, że już to ustaliłeś. Nie chciałem tego ustalić. Naprawdę nie chciałem. Ale nie mogę odwrócić oczu od mojej prawdy, co ja mówię. Miejsce, gdzie ona zakręciła to, w tej klasie z biblioteki, otwiera z biblioteki, wiem to. To jest dokładnie w... Kiedy dedukujesz słowa, będziesz rzucony w wisielca wersja 3.0. Celem jest, aby wybrać kuliste litery, po to, aby stworzyć słowo. Lewy przycisk myszy aktywuje latarkę, aby czytać te litery. Kiedy litery są szare, nie będziesz mógł właściwie ich wybrać. Więc bądź pewny, że pamiętasz, gdzie one są i naciśnij prawy przycisk, a myszy, aby nie trafić. Pamiętaj, musisz wybrać je w prawidłowej kolejności. Zdedukuj słowa z ilości liter, abyś... Znaczy, jakie litery widzisz w ogóle. W ogóle zwróćcie uwagę, że widać już słowo nawet na tym tutorialu. Latarka używa energii skupienia, więc używaj mądrze. Fala światła także okazjonalnie przejdzie przez ekran, więc wyczytasz wtedy litery. Weź korzyść z tego też. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Zacznijmy. Aha. Mamy to. Wentylacja. Mam to teraz. Wentylacja w klasie. Jeżeli by zakręciła stamtąd, to by dotarła do biblioteki. Rozumiem. Wentylacja jest połączona z klasą biblioteki. Więc jeżeli by tym zakręcić i przeszłoby to przez kanał wentylację, wyszłoby wtedy z wentylacji nad półkami w bibliotece. Ale jak mogła walnąć Rantaro? Tak daleka. Wentylacja była za daleko od ciała Rantaro. To był przypadek? Jaki jego rodzaj przypadek to mógł być? To zagadka. Nie, ja już znam na to odpowiedź też. To nie był przypadek. Winowajca ustawił to intencjonalnie, z intencją.
Jeżeli pana prawidłowo, było coś dziwnego na jej temat wtedy. Kurczę, jak mogłem tego nie zrozumieć wtedy? Jest zbyt późno, aby żałować przeszłości. Powiedziałem, że się nie wycofam. Zrobiłem obietnicę. Klok, klok, klok. Ty klok. Klok. Dla Glang to był magiczny strzał. Zgadzam się z tobą. Szkoda, że trafiłem w punkt V. Tak jak Ryoma powiedział. Oto się kręciło po tych półkach i spadło na Brantaro. Leciało po półce? Powiedziałem to, ale czy naprawdę mogło trafić aż tak konkretnie? To nie ma nic do przypadku. Strzał wylądował dokładnie tam, gdzie chciał winowajca. Położył książek na górze, po to, aby poprowadzić ścieżkę. Był to kontrolowany przez ścieżkę? Jak to mogło zadziałać? A, to było łatwiejsze do wyjaśnienia przy pomocy... jakbyśmy mieli plan mapy tego pokoju. O, prawda. Ktoś ma coś takiego. W fakcie, to może być udowodnić moją teorię. Badam, że jedna z tych detali to... Że ktoś, kto to ma, to... Miu, pana, że w trakcie śledztwa powiedziałaś, że masz swojego drona, aby zrobić plan pokoju. O tak, co się z tym stało? Ha, ja już dałam te zdjęcia i mam trochę szkiców. Spójrzmy, może będziemy mieć wskazówki. Proszę, Miu. O, chcecie tak bardzo? Dobra, ale byś mi coś wisiał. Voila, patrzcie na te cacka. Mówiłem! Zrobiła tunel taki z tego. I oto mamy. I jest tak, jak myślałem. Co jest? Widzicie? Książki są tak umieszczone jak schody od wentylacji, aż do miejsca, gdzie Rantaro był zabity. O, Shuichi ma rację! Dokładnie, są zrobione jak schody. Nie zważyłam tego, kiedy patrzyłam z podłogi, z ziemi. Widzę, więc to się kręciło na górze książek. Tak, jestem tego pewny. Ja już to powiedziałem wam z 5 czy 10 minut temu. Kula kręciła się z klasy i wyszła w bibliotece. Jeżeli wentylacja była otwarta, kula by po prostu korzystała dalej z pędu. I zrobiłaś to, prawda, Kede? Byłaś pewna, aby wentylacja była otwarta. Pchnęłam tą bramę do wentylacji. Ty poniosłam moje ciało i zajrzałam do środka. Jak? Mogłaby na cię zmieścić osoba? Byłoby ciężko, ale być może mógłbyś się tutaj wczołgać. Z wrażeniem, na pewno to na pamięć, Shuichi. Kiedy strzał wyszedł, te książki miały sprawić, aby poleciał w prawidłowym kierunku. I to kręciło się w dół przez ścieżkę zrobioną przez te książki. Książki były zrobione w takim rzędzie, a tak, aby strzał nie wypadł stąd, znaczy kula. W tym momencie książki zablokowały też widok na to. Wtedy, kiedy kula była konkretnie nad Gorantaro, zmieniła kierunek, pokręciła się rozwarte książki i spadła na jego głowę. I to wtedy, kiedy flash z kamery sprowadził go do tego dokładnego miejsca. Ustawienie tak skomplikowane, że rób gol jak machina Ruba Goldberga. Więc Kede stworzyła ten mechanizm? Cóż, to byłoby... Nie, nawet jeżeli ta kulo coś tam, ustawienie tego Ruby kogoś tam, kiedy ona niby zakręciła tym? Prawda? Czy Shuichi nie był z Kede w klasie? Kiedy Kede zakręciła tym, to musiało być tuż na moment pozwolić Rantaro. To był dobry moment pozwolić Rantaro. Wentylacja zbyt długa.
Musiało sprawić, że radar byłby blisko. Skoro spędziłeś większość czasu z KED, być może tylko ty znasz odpowiedź. Każdy na mnie patrzy, zjebałem. Myślą, że jestem kłamcą. Poszerzam. Kiedy ona wychodziła z klasy, kiedy weszła do klasy? Jak chcieliśmy zobaczyć to? Moment, jak wybiegliśmy z klasy. Kiedy sensor się wyłączył, ja wybiegłem pierwszy i wtedy KED podążyła. Ale tuż przed tym, jak wyszła. Słyszycie odbiornik! Ktoś ruszył regał! Chodźmy, Halde! Słyszycie wybieg sprintem z klasy z determinacją prawdziwego elitarnego detektywa. Czekaj na mnie! Rzuciłam wszystko, co miałam i trzymałam i pobiegłam za Słyszym. Prawda? Czyż nie, Halde? Oczywiście, że tarny detektyw by to pamiętał. Twoje słowa i ten uśmiech! Czy to twoje przyznanie do winy? Trzeci konie, nie wyskakuj do konkluzji, wciąż mam wiele pytań. Ha, to takie dziwne. Dlaczego się na takiego zesperowanego? Nie ma nic dziwnego na temat. Nie możliwości, aby uwierzył, że ktoś taki jak KLT byłby winowajcą. Tak, Gonta też do niej wierzy. Co? Nie chodźcie, KLT, oczyszczę twoje imię. Nie muszę będę nim grał teraz. Co? Co się dzieje? Ja pierdzielę! O mój Boże! Nie, nie, kim gram? Chyba gram dalej tym. Jezu, przepraszam, to tak jestem siłą, nie wiem co się dzieje. Tak. Nie do końca. Nie trafiłem. Chyba, że tutaj. No ja też nie, dobra. Czyli tam wcześniej. Jeżeli tam słyszał dziwny odgłos, uważa, by i nie podgodziłby. Tak, tylko to powiedział, dlatego KED jest niewinna. To było, zrobiłem pomyłkę, muszę to przejrzeć jeszcze raz. Potrzebuję więcej tej... skupienia. Jak to nie? To było ciężkie. Musiał się kręcić, nie? Zrobił wielki hałas. No jak to się No kurde. Nie, już strzelałem. No kurde, no. Odgłos, jak kręci się kula, wiem o tym. Chyba, że chodzi o wentylację. Mylisz się! Morderstwo wydarzyło się, kiedy grało promocyjne wideo gry o zabijanie. Więc biblioteka nie byłaby kompletnie cicha na ten moment. Cisza, cicha. Więc to wideo straszne sprawiło, że zakuszczył odgłos mesjanonnej kuli. Sztyj, what? Kaito, skończyliśmy? Kurwa, jest to prawda? Mówisz, że Kaito naprawdę jest winowajcą? To znaczy, większość z grzechów Kaito, jak popełniła, były tu przed oczami Szczujczyko. Prawidłowo, byłem z nią w klasie. I kiedy poszliśmy do tej wentylacji. I kiedy... ogarniała książki na górze regałów. Pewnie się na to coś zapatrzył. Nie więcej książek niż spodziewałam się, że będzie. Na górze większość ten regał jest pokryty... niezliczoną ilością książek. To nic. Jak ruszyłam drabinę i ogarniałam książki trochę po trochu... Kurde, tak wiele książek. Być może to ciężko by tu dać kamerę. Tak myślałem. Czekaj, muszę spróbować ciężej. Kiedy? Wiem, że nie lubisz przyznać się do porażki, ale na pewno rafty w porządku. Kontrolowałem wrażenie drapiny, jak wciąż ogarniałem książki. I w tym samym momencie, kiedy wzięłaś broń morderstwa, czyż nie? Wzięłaś tą kulę, kiedy brałaś kamerę od Miu, prawda, Kede? Kede, coś nie tak? Musimy iść za nim, Miu zmienić zdanie. Shuichi, był już przy drzwiach od magazynu, czekając na mnie. A wybacz!
schowałam rzeczy, które miałam w mojej... trzymałam do mojego plecaka i pobiegłam za nim. O Boże, ja wtedy zrozumiałem, że wzięła te kamery po prostu i walnęła, a tutaj chodziło też o tą kulę. Ja ci pierdzielę, nie, bo ona powiedziała, że podniosła leciutko i on ją zauważył. Ja myślałem, że ona po prostu to odłożyła od razu. Boże. Więc ukrywała jej przez cały czas? Gdzie by jej ukrywała? Ciekawe, by je trzymała? Jest tylko jedno miejsce. Tak, pod spódniczką. A Ken nie bym to powiedział, aby zobaczyć, co się stanie. Ktoś mi powiedział, że co w jej specjalnym miejscu? Plecak Kedę. Nosiła tą kulę tam. A oprócz tej wagi, to było łatwe, aby nieść ten plecak. Tak, że zauważyłem, że masz zapasowy. Który sobie... Że masz zapasowe chyba te... rączkę, którą owinęłaś sobie, czy coś. A nie, że coś tam dodatkowego chyba miała. Co by sprawiło, że kamery nie miałyby obrażeń od tego, że jak... No, żeby nic obrażeń. To oznacza, że wszystko stało się naprzeciwko Szujciego. Nie powinniśmy go winić. Żadna z tych akcji nie gwarantowała podejrzeń na ten moment, więc mógł nie zauważyć. To wszystko czyszcza. Każda część była wymyślona przez Kedę. Niemożliwe! To musi być Wonka, prawda? A jeżeli wszystko to prawda, to naprawdę niefortunne. Znaczy, Kedę, no wiesz, to Kedę, a ty nie? Ciążka dała pracę razem i nagle zabija się inną krwią. I się jeszcze przyznała do winy. Nie, coś wciąż nie pasuje. No co niby? Kiedy nie zrobiłaby czegoś takiego. Hmm? Masz nie, że nie jest to w jej typie? Ale ty byłeś osobą, która powiedziała, że to zrobiła, prawda? Tak, zrobiłem to. Ale morderstwo z inną krwią to nie pasuje do niej. Nie, naprawdę w to wierzę. Wierzę w nią. Ale czemu? Dlaczego wciąż we mnie wierzysz, Shuichi? Czemu? Powiedz mi czemu? Czemu to robisz? Wciąż patrzysz, unikasz prawdy? Nie, moja wiara w ciebie doprowadza mnie do prawdy. Pokażę ci, co za tym wszystkim jest. Pokażę ci twoją prawdę. Wiem, że to jest szalone, prawda? To czas na kolejny tutorial. Twój przeciwnik jest teraz na linii, ale mają teraz taką aranżację argumentową. W takim trybie nie będą cię słuchać. Musisz usunąć ich wąty, aby zaprzeczyć temu, co powiadają. Tak to właśnie działa. Tak ktoś ma pomysł, jak to nazwać po polsku, to niech mówi. Co to kurwa jest? O mój Boże! O kurde! Jaki final boss! Celem jest, aby kompletnie zniszczyć stwierdzenia twojego przeciwnika przez zadanie ostatecznego ciosu. Musisz zgadzać się z rytmem do zestrzelenia twojego stanowiska twojego przeciwnika, aby je walnąć. Nic nie rozumiem. Znaczniki na górze stanowiska twojego przeciwnika są nazywane stronami rytmu. Wtedy, kiedy zrobisz, ujawnisz jedno, naciśnij prawidłowy przycisk, aby strzelić w niego. Kiedy obrażenia będą, to ich narracja się zniszczy i muzyka się zmieni. Tempo także się zwiększy, więc zwróć uwagę na timing. Nie łapiesz rytmu, naciśnięcie spacji aktywuje czas podjarania, że tak tujmy. W trakcie tego czasu będziesz nie do powstrzymania. Możesz naciskać jakikolwiek przycisk. Możesz aktywować go tylko kiedy masz pełny pasek, więc uważaj. Kiedy twój przeciwnik zostanie zniszczony, możesz dać ostateczny argument. Twój argument będzie ujawniony czterema słowami przypisanymi do W, A, S i D. Naciśnij klawisze w prawidłowej kolejności, aby zakończyć to. Użyj logiki. Jeżeli logiki na pół sekundy, aby zniszczyć ostateczny argument twojego przeciwnika. Tak jak zawsze, to była przyjemność. Pewnie to była ostatnia rada też. Nie, bo jeszcze musi być ten. Kiedy mam to walić? Litera S. Nie, nie wierzę. No nie, no, nie wiem o co chodzi, no. What? Litera A i S jest na odwrót. Jakim kurwa cudem te litery mogą być na odwrót? No jak mam się nie mylić, jak wszystko jest na odwrót?
Nie. Kurwa, no i na litera. No, litery... Ja pierdolę, czemu to jest na odwrót? No robię to. Pokonana. Próbowałeś zabić Masterminda. Nie zostałaś naciśnięta przez Monokumę. Nie próbowałaś ciebie ocalić. Próbowałaś po prostu zabić Masterminda. Zabić Masterminda? Kiedy mierzyła Frantaro, mierzyła w Masterminda. Próbowała zakończyć tę grę. Próbowała ocalić nas wszystkich. Czyż nie, Kaede? Widzę, inaczej każdy umarłby przez limit czasowy. Więc próbowała zakończyć grę zapijanie przez zabicie Masterminda? Ale to wszystko moja wina. Kiedy ufała moim zdolnościom detektywistycznym, powiedziałem jej, że być może Mastermind tam będzie. I dlatego ustawiła papkę. To moja wina. Zaufała mi przez moją pracę detektywistyczną i zjebałem. Przestań, to nieprawda. Proszę, nie wiem, że to twoja wina. To będzie cięższe dla mnie. To nie jest twoja wina, tylko wszystko jest moją. Wszystko to moja wina. Kiedy? Shuichi, mogę poprosić ostatnią prośbę? Możesz to zakończyć? Czyli teraz wiecie, co będzie? Co? Chcę, abyś ujawnił wszystko, co wydarzyło się i przekonał każdego. I wtedy chcę, abyś to zakończył. To moja ostatnia prośba. Rozumiem. Zakończę to. Ujawnię wszystko. Prawdę oraz kłamstwa. Chcę pomocy. Chcę ci pomóc z życzeniem Kaede. Wyjaśnię ci... Zamykając argument. Ostatni kawałek detektywistycznej rozprawy na końcu... Sprawy. W zamykającym argumencie będziesz... Musiał skompletować sprawę. Musisz zreprodukować wydarzenia, które wydarzyły się w książce. Pandze, kurde. Ale rekreacja jest ale ta rekreacja jest tylko dedukcją szybciego, więc są tutaj dziury tam i tu. Dziury są terenami, gdzie brakuje kawałków. Wybierz panele przy pomocy W, A, S, I, T. Bez I. Wtedy użyj myszki, aby ruszyć kursorem w te dziury. Brakuje wszystkie myszy, aby je dopasować w pustą przestrzeń. Tylko prawidłowe pasują. Porównaj je z pustymi podpowiedziami, znaczy tam są też podpowiedzi panelu, aby skończyć ten komiks. Będą te panele, których nie możesz na od początku wybrać. Wypełnienie tych dziur ujawni ci inne panele. Użycie Q i E zmienia strony. Zacznij wypełniać je tak bardzo, jak chcesz. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. I teraz będzie nowa muzyczka. A dobra. Kto chciał walczyć przeciwko Monokumu po usłyszeniu dodatkowego motywu? Gdzie są moje panele? A, wuje... A! Kaito Gon Kaitenko? Kto? Co było bronią morderstwa? Dlaczego nie było tutaj odgłosów w bibliotece? Bo grała muzyka. Raz wentylacja. Skąd się kręciła kula? Otwórz encyklopedię. Nie, to wcześniej, o wiele. Jaką... Ostatnia książka to encyklopedia. I oto otwarta. A gdzie one były? W magazynie. Ona to chowała za plecami? Nie wiedziałem o tym. No, kurczę, reaguj. Kaito Gon Kaitenko. To wrócił do swojej oryginalnej pozycji, kiedy tutaj weszliśmy.
Czyje zdjęcia zostały zrobione jak tu wszedł? No, nie mogę dopasować. Dobra. Ukłoń się przed Mio i Romą. Wiem, gdzie to było. O, tutaj, tak? Nie. To już mieliśmy. Tutaj, no. Jej się to nie podobało, aż jestem w szoku. Licznik zadziałał, kiedy byliśmy w klasie. Dobra. Ogarnijcie kraty. Jest, co? Jest, tu chodzi o kamerę. Włączył flesza. No, wyciągnął ją. Jeszcze dwie. To wróci do swojej oryginalnej pozycji kiedy? No to już wiemy, dobra. I ostatnie. Na pierwszej stronie chyba. A przecież dałem wcześniej, że oni chcieli walczyć. To jest prawda za tą sprawą. Zaczęło się to dwa dni wcześniej, kiedy Nokuma dał nam dodatkowy motyw. Limit czasowy do tej gry o zabijanie w tej zbrodni. Po orzeczeniu kilku z nas zdecydowało się stworzyć grupy, aby zaplanować nasz następny ruch. Ja miałem też plan, aby znaleźć Mastermind'a i ktoś zaoferował mi pomoc. Na ten moment nigdy nie wyobraziłem sobie, że będą winowajcą. Aby ujawnić Mastermind'a, winowajca i ja ustawiliśmy kamery w bibliotece. Były ukryte drzwi naprzeciwko biblioteki, które pokazały, że były użyte. Zdedukowaliśmy, że Mastermind by tu wrócił, aby pozwolić Monokumie wyjść. Następnego dnia poprosiliśmy Miu, czy mogłaby zmodyfikować kamery dla naszej pułapki. Poszliśmy do magazynu, aby zebrać potrzebne materiały. Tylko co potrzebowaliśmy to kamery i ten sensor. Ale winowajca znalazł coś jeszcze. Broń morderstwa. Prawda. Te kule. Armatnie. Dał kamerę. Tak samo. Oraz kulę do swojego plecaka. Tego wtedy, jak limit czasowy już miał się kończyć, na dzień morderstwa, winowajca i ja zebraliśmy zmodyfikowane kamery od Miu i weszliśmy do biblioteki. I tam przeczekaliśmy pokój na idealną lokalizację, aby dać kamerę. Ale nawet wtedy winowajca już przygotowywał morderstwo. Zaczęli przez usunięcie wentylacji i dali ją do środka Wtedy oni ruszyli te książki na górze, udając, że je ogarniają. I po tym dali encyklopedię na ostatniej tam półce. Wyglądał to niewinnie, ale to właściwie była ścieżka dla broni morderstwa. Winowajca także naruszył ukrytą kamerę połączoną sensorem. Ja byłem odpowiedzialny za ustawienie innych kamer, ale ta jedna. Nie zważyłem jej sztuczki. Użyła taśmy, aby trzymać tą funkcję flesza odpaloną. Po tym jak kamery zostały ustalone, winowajca i ja weszliśmy w schodach na pierwsze piętro, do klasy. Patrzyliśmy na resztę oraz też, żeby... Znaczy czekaliśmy, aby zobaczyć, co się stanie, oraz też aż sensor się aktywuje. W trakcie tego zobaczyliśmy Kaito i pozostałą szóstkę idącą na dół. Rantaro był razem z nimi. Piąta ofiara. Pierwsza ofiara. Po oglądaniu, jak grupa wchodzi do pokoju z grami, wróciłem do klasy.
I potem, jak godzina jedna została, ten odbiornik, który trzymałem, zadziałał. Stwierdziłem, że to mastermind, więc wybiegłem z klasy do biblioteki. Tak się śpieszyłem, że zostawiłem winowajcę za mną. Jak na to teraz patrzę, to ostatnia szansa, jaką miałem, aby powstrzymać morderstwo. Potem jak wyszedłem, winowajca wyjął tą kulę z plecaka i wrzucił ją do wentylacji. To sprawiło, że morderstwo miało się wydarzyć. Rantaro ruszył regał, odpalając odbiornik. Nie wiedząc, jak bardzo tego nie wie, znaczy jak bardzo to było dla niego okropne, pułapka już go przyciągnęła. Najpierw zmodyfikowana kamera zrobiła zdjęcie Rantaro z Flashem. Rantaro zauważył Flasha i podszedł do regału, aby sprawdzić kamerę. Ten flash od kamery wciągnął Rantaro prosto na ścieżkę broni morderstwa. Ta kula kręciła się przez wentylację i wyleciała w bibliotece. I kręciła się na dół po schodach z książek. Otwarcie wentylacji i organizowanie książek stworzyło ścieżkę. W normalnych okolicznościach ofiara by zauważyła hałas, znaczy usłyszała. Zwróćcie uwagę na hałas. Ale te promocyjne wideo zablokowało odgłos tego kręcenia się kuli. Kula wciąż się kręciła i spada na głowę Rantaro, zabijając go natychmiastowo. Na moment jak wbiliśmy, broń morderstwo było zakończone. Wyobraziłem sobie, że widzenie ciała Rantaro, winowajca prawdopodobnie pomyślał. Mastermind jest martwy, gra się zakończyła, teraz możemy iść do domu. Ale ich życzenie stało się prawdą, ponieważ Rantaro nie był mastermindem. To było morderstwo, po to aby zacząć nasze życia, to jest prawda. To jest prawda, która leży za kłamstwami. Kada Kamatsu, elitarnej pianistki. I to kończy wydarzenia w tej sprawie. Nie! Kiedy to zrobiła? Kurczę pieczone! To prawda, której nie chcę zaakceptować, ale skoro Shuichi sprowadził na to światło, możemy przynajmniej spróbować cofać Kedę z tym, co wiemy aż do tego punktu czasu. Którą Kedę znaliśmy? Nawet jeżeli popełniła zbrodnię, to co Kedę mówiła do nas to nie kłamstwo. Chciała bronić nas i wierzę, że to była prawda. Nie, to było też kłamstwo. To było ostatnie dla mnie. Nie mam nic więcej, w co mogę wierzyć. Jesteście tacy mili, nawet jeżeli was straciłam. Nie, to nieprawda, Kedę. Próbowałaś ocalić nas wszyscy. Nie zrobię też Ichi. Nie spodziewałam się mniej. Co? Było można tobie tutaj teraz bardzo polegać. Ale wciąż masz długą drogę do przybycia. Musisz być bardziej asertywny. I żebyś to robił częściej, będziesz naprawdę spoko gościem. Kedę, powiedz mi czemu? Dlaczego się tak uśmiechasz? Dlaczego wciąż starasz się sprawić, abym był dzielny? Czemu, Kedę? Dlaczego myślisz na temat każdego poza sobą? W sumie też tego nie rozumiem. Byś była mniej samolubna, nie musiałabyś zabijać. Znaczy, bardziej mnie jakbyś bardziej na siebie uważała. Więc czemu to zrobiłaś? Bardzo mi przykro. Przestańcie! Zostawcie... To przynajmniej koniec rozprawy, kurczę! Wygrała na to, że ta debata zakończona, więc czas na głosowanie! O dobra, frajerzy! Na dziś nie przycisk na przeciwko was, aby dać głos! Chodźcie, pewnie wszyscy zagłosujecie, ponieważ ta mowa kończy się terminacją. A przynajmniej ekscytacja, która przyspiesza moje serce, dla oskarżonego i czystych nareszcie się zacznie. No czas na głosowanie. Serio muszę wybrać? Naprawdę?
wygląda na to, że głosowanie się zakończyło. Zobaczmy wyniki. Serio? Tym razem są wyniki pokazywane? Jednogłośnie. Ale wiecie, że nie chciałem ich wybrać? Ja pierdolę. Mogłem nie wybrać. To zabrane jako winowajca? Czy zrobiliście prawidłowy wybór? A może Mart? Zły? Mogłem na siebie, no kurwa. A może bym dał na siebie, to było wszystko na nas. Pewnie bym kasy nie dostał. Też nie wiem. Może mniej? Okej, w tym punkcie czasu, tydzień bez powiedzenia, a zagłosowaliście prawidłowo. Oskarżony, który zabił Rantaro... który zabił Rantaro Mami i sektarna mieniska Kaeda Kamatsu. Dobrze. Co? Dobrze? O co ci chodzi dobrze? Tak chcesz to zakończyć? Nie, naprawdę. Mogło być o wiele gorzej, więc jest w porządku. To nie super, to okropne, najgorsze jak się dało. Jak do tego doszło? Kaede, dlaczego? No, zrobiłaś coś takiego. To nie może zaakceptować. Nie, dopóki nie wyjaśnisz. Tak, nie będę satysfakcji, dopóki nie usłyszę tego od ciebie. Kiedy proszę. Okej, okay, proszę, pozwólcie mi. Dajcie mi prosty moment dla waszego czasu. Jest jak Shuichi powiedział. Goniłam Masterminda przez cały czas. Chciałam zabić Masterminda i myślałam, że to zakończy grę. Ale dlaczego chciałaś go zabić? Mogliśmy go po prostu złapać. Gdyby nie było limitu czasowego, prawdopodobnie byśmy to zrobili. Ale jak limit czasowy miał znaczenie, zapanie Masterminda by raczej nie zadziałało, wiesz? Ponieważ Mastermind mógłby po prostu uciec i nas zabić. Martwiłam się, że to się wydarzy. Więc chciałaś zabić Masterminda zamiast tego? Namyśliłam się tuż przed tym, jak daliśmy kamery w bibliotece. Myślałam, że to moja ostatnia szansa, by ocalić każdego. Nie mogłam pozwolić tej szansy, aby mi umknęła. Musiałam ocalić każdego, nieważne co. Nawet nie, że musiałaś kogoś zabić. To prawda. Myślałam, że zabicie Masterminda było naszym najlepszym celem, próbą, aby uciec z tego miejsca razem. Naprawdę w to wierzyłam. Kede! O, Kede. Nie naszło to do ciebie, nie? Tak czego ja myślałaś, że weszło to do twojej głowy? Monokuma miał cię tam, gdzie chciała cię mieć. Ponieważ to, co miało znaczenie dla Monokumy, jest to, aby gra zabijanie zaczęła. Jakikolwiek powodów nie miała, moment, kiedy poczułaś wolę zabicia, już przegrałaś. Zgodziłaś się być częścią gry o zabijanie, kiedy pozwoliłaś... Jak morderstwo pełniło twoje serce. Tam rządza morderstwa w sumie. Czekaj, ale nie wiem, czy tak to powiesz? Kurczę, on... Ale on nie myli się. Ma powód. Nie ma powód, aby nareszcie zacząć tę grę o zabijanie. Jona jest powodem, dla którego zaczęliśmy. A jeżeli Kaede nie zrobiła niczego, my bylibyśmy martwi. Kaede zrobiła każdego, nie winimy jej. No wiem, nie musicie mi przypominać. Dlatego jestem taki wkurwiony. Wkurwiony na samego siebie za bycie takim bezużytecznym. Koichi, wystarczy. Mogę ujrzeć, jak kłamiesz. Ups, to oczywiste, ha? Ale Koichi ma prawdę. Po prostu byłam jego pionkiem. Nawet ja nie zabiłam Masterminda. Zabiłam jednego z naszych drogich przyjaciół zamiast tego. Co zrobiłam było okropne, takie wybaczalne. Wzięłam niewinne życie, nic o niczym więcej, a okropnym mordercą. Nie powinniśmy mnie nienawidzić i w ogóle być mną obrzydzeni. Kede, proszę, uspokój się! Po tym, jak znaleźliśmy ciało Rantaro, kiedy rozumiałam, że nie był Mastermindem, myślałam, żeby zakończyć to przez przyznanie się, co dokonałam. Ale nie mogłam, z powodu perka pierwszej krwi Monokumy. Widzę, że cię przyznała i chciałabyś po prostu wyjść. Zdecydowałaś, że nie mogłabyś zostawić tego miejsca. Sama, więc po prostu byłaś cicho. Z powodu perka pierwszej krwi byłaś zmuszona ukryć prawdę od nas. Tak, to prawda. Więc perk pierwszej krwi zadziała przeciwko oskarżonemu, raczej niż dla niego. Ale w tym czasie, jak pomyślałam, że to było dla każdego, ty zamiast robić to łatwiejsze przez przyznanie się, myślałam, że powinnam was okłamywać, aby zmotywować go, abyście brnęli dalej, abyście brnęli dalej. Więc to był powód dla rozprawy, aby ujawnić Masterminda? Czułam się, że jeżeli niczego nie zrobię, wtedy śmierć Rantaro byłaby bezużyteczna.
Wyszukaliśmy obydwoje winowajcy Mastermind'a w trakcie swojej rozprawy. A Kaja o tym wspomniała. Ale dlatego chcę, abyśmy zakończyli te okropne rzeczy, które się nam dzieją. Pokona Mastermind'a i zakończy tą głupią grę o zabijanie. Ja będę zrobił to nawet, jeżeli muszę użyć kasowej rozprawy. Nie chciałam, aby moje sprawienie była sekretem. Właściwie bym wam powiedziała. Ale zanim to zrobiłam, chciałam ujawnić Mastermind'a. Wtedy gra o zabijanie by się zakończyła i każdy ale ja był pocalony. Myślałam, że to najlepszy sposób, abym mogła odpłacić za zabicie Rantaro. To moja wina. Ja byłem mylny i w ogóle. Tutaj nie było Mastermind'a. Myliłeś się? A nie chciałeś, że Mastermind to jeden z nas? Tak myślałem na początku, ale serdecznie nic nie mamy. Nikt nie zrobił żadnego ruchu w limicie czasowym. Rozprawa była bezużyteczna. Nawet jeżeli Shuichi... chciał głosować na oskarżonego. Wciąż nie pojawił się. No, poważnie było blisko. A inaczej, że na niego prawie głosowaliśmy. Gdyby KD wciąż trzymał jadaczkę zamkniętą, bylibyśmy martwi. W możliwości. Musi być coś, co może przedyskutować. Musimy myśleć. Prawda, Shuichi? Inne ręki. Ona jest w tym wszystko wplątana, ponieważ zdecydowała się, aby powiedzieć coś na ten moment. Chciałem bronić KD, a także chciałem ujawnić Mastermind'a. Ale nawet jeżeli zabójca był przypięty, wciąż się ukrywał. To oznaczało, że Mastermind nie jest pomiędzy nami. Po tym wszystkim. Więc KD miała zły pomysł przez cały czas. Jej akcje zostały zrobione przez dziury w logice Shuichiego. Dlatego to moja wina. Wszystko co się stało, to z powodu, że moja praca detektywistyczna była zła. Gdybym nie był taki głupi, gdybym nie powiedział niczego na temat Mastermindowi dla KD, Rantaro by nie umarł i KD nie byłaby mordercą. To wszystko moja wina. Nie, mylisz się. KD? Ja go zabiłam, nie ty. Prawda, czyż nie? Ale KD, dlaczego zrobiłaś taką łapkę? Gdybyś chciał kogoś zabić Masterminda, nie było powodu, abyś kryła swoje tam ślady. Rzeczywiste, to ponieważ nie chciała, aby Shuichi wiedział. Ja? Oczywiście. Nie chciałam też, aby inni wiedzieli. Ponieważ powiedziałam, że chcę uciec z tego miejsca z każdym. Ale wy goście, chcieliście być przyjaciółmi z dziewczyną, która kogoś zabiła, nie? Być przyjacielem? Kiedy? Przemyślałaś to bardzo. Przemyślała to tak bardzo, że sprawiło, że pomijał morderstwo jakiś lunatyk. Kurwa, jesteś takim dupkiem! Wiem, prawda? Jestem taką idiotką. My tylko przeżyliśmy limit czasowy z powodu tego idiotyzmu. Tak, wciąż żyjemy dzięki tobie! Kiedy? Nie wiem jak, ale chcę się stąd wydostać z tobą. Chcę, abyśmy byli przyjaciółmi. Bardzo mi przykro. Więc mówisz mi, że wszystko co zrobiłaś, to z powodu, że myślałaś o nas? I kryłaś to, że zabiłaś, aby zostać i nam pomóc? Jak te rzeczy... Okej, wystarczy. Co? O co ci chodzi? O co ci chodzi to tyle? Ojciec, jesteś znudzony? Wiecie, dziadek, ojciec... Nie możesz znieść takich sytuacji, które przyprowadzają ludzi aż do łez. Nie mogę przestać płakać! Nie widzę niczego więcej niż tylko moje słodkie misiaczki tutaj. Nawet nie rozważałem przyszłości, tym bardziej, jeżeli ktoś inny ją kupił. Ale nie możemy pozwolić, aby te nudne widowisko wciąż wstrzymywało akcję, więc czas, aby sprawić, aby rzeczy były interesujące. Sprawić, aby rzeczy były interesujące. I teraz moment, na który wszyscy czekaliśmy. It's punishment time! Kara? Poszliście, że egzekucja KD? Nie kurwa, nie możliwości, abym ci pozwolił to zrobić. Excelsior, pojawcie się! Ale patrzcie, cała trójka chce bronić KD. Czas na KD. Jest świętym segmentem, nie możecie interweniować. A jeżeli będziecie próbować interweniować, to zniszczymy was przy pomocy tutaj X-Sali. To jest takie okropne, ale to prawdopodobnie lepiej, gdyby jedna osoba marła zamiast każdego. Jak kurwa by po prostu będę siedział i robił to, co mówicie. Kiedy walczyła swoim życiem teraz, więc ja tak samo. Gonta się z wami zmierzy. Teraz jak to. Gonta musi być silny. Gentleman nikt nie cofnie. I także nie Gonta. To jest perfekcyjna szansa, aby przetestować na Aikido, na machinach. Tak, pomogę, ja mogę. Przestańcie! Proszę, przestańcie. Ale Kaede! Wystarczy, goście, już się przygotowałam. Poddajesz się? Czemu? Powiedziałeś, że nigdy się nie poddasz.
że uciekniemy stąd razem. Dlatego, z powodu tego, co powiedziałaś, Kaede, dlaczego się teraz poddajesz? To nic za ciebie nie znaczyło? Wiem, że możemy coś zrobić. Nie poddawaj się aż do gorzkiego końca. Nie poddaj się, ponieważ mam ciebie. Co? Po tym, jak odejdę, moje życzenie wciąż tu będzie. Więc liczę na was wszystkich. Daję wam moje życzenie, każdemu z was. Wierzę was. Wierzę, że wy wszyscy doprowadzicie to jakoś do końca. Wy... Lepiej, abyście żyli. Nie umierajcie na mnie teraz. Zakończcie to niedorzeczną grę o zabijanie. Przeżyjcie i wypierdalaj... Ucieknijcie z tego jebanego miejsca. I wtedy bądźcie przyjaciółmi, bo to jak uciekniecie, okej? Okay? Myślę, że będziecie najlepszymi przyjaciółmi. Przyjąłem, Kaede. Wypełnię twoją ostatnią prośbę. Nie podam się! Ja wystanę się, nieważne co! Kota, będzie pracować ciężko! Będzie przyjaciółmi aż do gorzkiego końca! Cóż, Kaede, definitywnie nie byłaś nudna. Natomiast teraz, zacznijmy! Mam specjalną karę, przygotowaną dla elitarnej pianistki, Kaede Akamatsu. Czekaj moment, Kaede, proszę nie! Shuichi, lepiej nie przegraj. Nie możesz przegrać w grze o zabijanie, wiem, że ją pokonasz. Dajmy temu wszystko, co mamy. To punishment time! Wierzę was, goście! Proszę, więc wierzcie w siebie! Okej, to obietnica. Po prostu w to nie wierzę. Ja pierdzie. Czemu? Na moment, kiedy to się zakończyło, poczułem, że moje nogi się pode mną ugięły. Co widziałem, nie czułem, jakby to było prawdziwe. Jakby rzeczywistość wyparowała, a wszystko zostało tylko fikcyjny świat. Prawda czy nie, Kaede odeszła. Kaede Akamatsu już dłużej nie istnieje w tym świecie. Co? Dlaczego Monokid? Mono tam, coś ty zrobił! O kurwa, zrzekała się ponownie! Ale ta intensywność nie była taka zła, wiesz? Nareszcie czuję się, jakby to była prawidłowa gra o zabijanie. Czy cokolwiek, możemy teraz znieść trochę więcej takiej intensywności w naszych życiach, prawda, ojciec? Nie! Mój słodki, drogi Monokid! Dostał ostateczne obrażenia. To koszmar, to nieakceptowalne. Mój drogi misiaczek jest... No, a jak teraz myślę, to w porządku. Po tym wszystkim wciąż mam 4. Cieszę się, że wy goście wciąż żyjecie. A, to w porządku! Jestem szokowana. Nasze istnienie oznacza tylko troszeczkę, ha? Co się stało, to się nie odstanie. Kto jest, co jest martwe, jest martwe. A punktu płakać nad rozwalonym misiakiem. Niemniej, że chcecie zakończyć jako smutne worki. Chyba. So long, be well. To, co to wszystko, co się świetnie to było? Czy wy sobie kurwa sobie żartujecie? Pogadajmy o ponad zabijaniu. Amen. Amen. Kurwa, jaki najlepszy komentarz ever. Amen. Atua, proszę, daj dłuższy sedę, wieczny spoczynek. Amen.
Nie mogę wierzyć, że to się stało, Kede. Lubiłem mnie tak bardzo. Kede! Ta cała adrenalina stworzyła, że jest tutaj naprawdę niezłe uczucie rozpaczy. W momentach jak to, warto zabijać. Znaczy dla takich chwil żyje on, Monokuma. Dlaczego robisz takie okropne rzeczy? Jesteś najgorszy cenkorszczyk. Czy ludzkie życie nie ma dla ciebie znaczenia? Ja wiem, że ludzkie życie jest cenne. Nie jestem potworem, wiecie? Ponieważ gdyby ludzkie życie nie było cenne, koniec nie byłby w ogóle taki zabawny. Nie ma lepszej zabawy niż bycie świadkiem, jak popadasz w rozpacz. A, pokonujesz... Jesteś niezłym psychopatą, człowieku. Nie myślę, że kiedykolwiek czułem się taki zirytowany. Nie wybaczę ci, łapiesz? Nigdy ci kurwa nie wybaczę! Gadasz jak naznaczony człowiek. Jaki jest twój cel, Monokuma? Nienawidzisz nas? Jeżeli tak, zrobiliśmy coś, to pierwszy byś nas nienawidził? Nienawidzić was? No, kto może powiedzieć? To wasza robota, by to ustalić. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje, lepiej byście to wypracowali. Ponieważ ciało, znane jako Rantaro, już zniknęło. Tak? O co ci chodzi? Że niby coś się stało z Rantaro? Co dokładnie? A powiedział, że on zakończy tę grę, a także widział o krytych drzwiach. Możliwe, że to było powiązane do tego, tam nie wiem, karty przetargowej, którą twierdził, że ma? Tak się zastanawiam. Hej, o czym wy kurwa gadacie? Gadaj! Tak się zastanawiam. Czy nie masz intencji namówienia? Wtedy zamknij swoją daczkę. Skupiacie się na Kaede zamiast na ofierze. Jej martwej, jak potem jak umarł. Cóż, to nie jego wina, że był to użyteczny. Umarł, zanim jego talent mógł być ujawniony. Tym żyły zaczął za długo, może by był bardziej użyteczny. A cóż, jest martwy w ogóle. To jest... Nie ma różnicy śmierci dla ciebie. Czy on naprawdę nie był mastermindem, czyż nie? Wciąż myślicie, zadajcie to głupie pytanie. Czy nie skupiacie się zbyt wiele na temat tego, czy jest albo nie jest mastermindem? Jeżeli będzie tak trzymać, to zakończycie Kaede. Co? Może spędźcie mniej czasu martwić o nonsensy i bardziej naglądaniu waszych pleców, okej? Nigdy wiecie, kto będzie następnym zabójcą. No i mogę doczekać. Zastanawiam się, kto... Jaką zabójczą grę zobaczymy następnym razem. Kurwa, być może masz nas tym razem, ale my cię dostaniemy następnym razem, zobaczysz. Dlaczego jesteś taki wkurwiony? To miło zobaczyć, że przynajmniej jeden z was ma jakieś wąty. Znaczy ma jaja tutaj. Mam uczucie, że będziesz jeszcze dłużej żył. O, dziękuję, zrobię co najlepiej mogę. Stopnijcie ryja! Nie zrobimy żadnej kolejnej gry o zabijanie. Zabójcze gry staczy. Ja, Kaede Mamota, nie pozwolę, żeby coś takiego się stało. Łapiecie? Walnę, zniszczę ten uśmiech na twojej twarzy, na pewno. No serio? Chyba niezbyt. Jestem bardzo pewny, że nie przeżyjesz zbyt długo, aby to zrobić. Kurde. Raczej, macie wiele rzeczy, o których musicie pomyśleć. Rozumiem ciężko i róbcie co najlepiej, aby zdać, ponieważ to zabawa dopiero się zaczęła. Hej, Mamota, tam, wyjaśnij to. Rozumiem, że Monokid jest chamski w ogóle, ale to przesadziłeś tutaj. Bip. Zrobiłem to dla nas. Hej, czekaj, Mono tam! Gdzie on poszedł? Prawdopodobnie zabił go jako zapłatę za to, jak go krzywdził. Co za interesujący zwrot wydarzeń. I z tym Monokuma oraz misiaczki poszły, a my zostaliśmy na sali sądowej. Nie myślę, że mogę to znieść. Nie mogę tego znieść. Czuję się, że oszaleję. Tsumugi, nie możesz oddawać nadziei. Czy jest tutaj w ogóle nadzieja? Pokój raczej jest... Raczej ją całą wchłonął. Agade! Co za zboczeniec? Patrzę w publicznym miejscu, to takie chamskie. Ale ty go też patrzysz. Nie, żeby to był czas na coś takiego, Kibo. Znaczy nie jest teraz czas na to, Kibo. Po prostu jej pozwól. Wszak kto pośmiał modlić się za duszę Kaede, aby mogła spoczywać w pokoju. Jak ktokolwiek może sprzeć pokoju po zostaniu zabitym jak to? Co my teraz robimy? Tak, chciałbym wiedzieć też. To zakończyło się już. Kurwa, zamknąć mordy! Po prostu zamknąć ryje! Głos Kaito odbijał się echem w powietrzu, a w pokoju nastała cisza. Każdy z was i wasze małe narzekanie. Wkurwiacie mnie! Ale osoba, która najbardziej mnie wkurwia. To ty, Shuichi. Co? Jebut! Przywiej swe zęby! Znaczy, zakryj swoje zęby. Kaito, powinien powiedzieć, zanim go walnąłeś.
Czy czułaś, co Kate powiedziała? Powiedziała, czy wierzy w ciebie? Czy daje swoje życzenia od ciebie? Coś nie tak z tobą? Nie powiedziałeś niczego do Monokumy, kurwa! Nazywasz się mi facetem? Co jest? Mów coś! Właśnie cię walnąłem, nie jesteś wkurwiony? Jaki jest twój problem, człowieku? Wystarczy, Kaito. Walnie ci jest bardzo niskie, nawet na takiego zboczeńca jak ty. Lepiej, abyś to ogarnął, albo eksploduje moje neoaikido w całą twoją twarz. Ha! W porządku. Shishi, w porządku? W porządku. Proszę przestań. Ta akceleracja jest stratą czasu. Konta nie jest pewny, czy to strata czasu, ale Konta się zgadza. Walka nie jest dobra. Możemy już wyjść? Zostanie tutaj, tylko sprawia, że będziemy mieć większą depresję. A, dobrze powiedziane. Zgadzam się z tym. Wybaczcie. Powinniście iść po prostu beze mnie, przodem. Czemu jest powód, dla którego chcesz tu zostać? Chcę być sam przez moment, przynajmniej troszeczkę. A nie możemy cię zostawić tutaj same... Sungi, być może to byłoby najlepiej, abyśmy mu pozwolili na trochę prywatności. A, okej, tak przypuszczam. Czyci, tylko się nie przepracowywuj, okej? Tak. Prognozik nie przyjdzie z kresetu na twoje uczucia i czuj się szczęśliwy i radosny przez cały czas. Bycie takim nieczułym jest ważne dla przetrwania. Pomaga uniknąć samobójczych przemyśleń. Konta wróci, też. Daj znać Koncie, jeśli będziesz potrzebował pomocy, okej? Pewnie pogadamy sobie jeszcze z Kaede, prawda? Jeden po jednym każdy wyszedł do windy. Oprócz... Czuci. Nie wiem, jak bardzo poznałeś Kaede, ale dlaczego nie pójdziesz do jej laboratorium? O co ci chodzi? Monokuma dał na pokoje, więc prawdopodobnie nie jest tu wiele jej rzeczy, ale powinno być przynajmniej jakieś rzeczy, które być może lubiała. Pamiętacie, jak mówiła, że zagra na jakimś utwór? Myślę, że to będzie w odtwarzaczu. Rzeczy, które Kaede lubiła? Rozumiesz? Jest tylko jeden sposób, aby ogarnąć to okropne uczucie. Nikt nie będzie mógł kontrolować ciebie, jeżeli byś tutaj sam siedział. Jeżeli ktoś ma ci pomóc, to będzie ona. Albo w twoich wspomnieniach. Ja cię pierdolę. Z tymi słowami wszedł do windy. Zanim zrozumiałem, wstałem na nogi. Zacząłem iść i udałem się do laboratorium elitarnej pianistki. Muszę ten odtwarzacz sprawdzić, jak nic, na pewno dochodzi. Nie jakby tutaj było wiele jej wspomnień. Ale te rzeczy, o których, które ją tak jarały, są tutaj. I to wystarczy jak na razie. Co za wspaniały fortepian. Chciałem usłyszeć, jak na nim gra. Gdyby tylko nawet ten jeden raz. A, to niczym inna. Utwór, o którym Kaede gadała. Oczywiście, musi gdzieś tu być. Stanąłem naprzeciwko półki z CD i zacząłem je przeglądać. Powinno gdzieś tu być. Gdzie to jest? A! Tutaj, oto to! Wziąłem tą płytę z półki i dałem ją do odtwarzacza w rogu. Nagle jakaś cicha melodia wypełniła klasę. Moje ciało się zreaksowało, totalnie wchłonięte przez muzykę. To było dziwne uczucie. Odgłos przechodził, wbijał się po prostu w moje ciało. Zanim zrozumiałem, zacząłem zamykać moje oczy. I wish there was a piano here. I would play you a song to help you cheer up. A pretty song to play for you. Oh, like Clair de Lune by Debussy. It's a soothing song that calms your heart, like the moon's reflection on water. You noticed, huh? Yeah, I'm shaking too. But I'd be a mess if you weren't here. I wouldn't have been able to do anything. I would have been so lost. I'm glad you're here with me, Shuichi. With you by my side, I feel like I can stand up to anything. You give me the courage I need to take on the mastermind. So please, be more confident. I believe in you, so you should definitely believe in yourself. Yeah, I'll try. I don't know if I can do it, but... No, I'll do it. I have to believe in myself. I won't be afraid anymore. I will face the truth for everyone. I won't give up. For your sake, Kaede. I promise. From the bottom of my heart, I promise you, Kaede. Yep, that's our promise.
I'm leaving everything up to you, Shuichi. Goodbye. Rozdział pierwszy. Moja klasowa rozprawa. Nasza klasowa rozprawa. Się zakończył. Uczniowie, którzy zostali... 14. To była... masakra. Ta końcówka była masakryczna. Chyba ta szybka na włosy, tak się, jak to się nazywa. Okej. Co czeka na nas w drugim rozdziale, dowiemy się dopiero w następnym odcinku.